W latach 70. i 80. XX wieku reprezentacja Polski w piłce nożnej odnosiła największe sukcesy międzynarodowe. Mowa tu m.in. o trzecich miejscach wywalczonych na Mistrzostwach Świata w 1974 roku w RFN i w 1982 roku w Hiszpanii. Trzeba też wspomnieć o złotym medalu Igrzysk Olimpijskich w 1972 w Monachium oraz o srebrze wywalczonym w 1976 roku w Montrealu. Większość z tych medali to ogromna zasługa jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii, Kazimierza Dejny. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić właśnie jemu. Tragiczna śmierć jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii. Zapraszam do oglądania. Kazimierz Dejna urodził się 23 października 1947 roku w Starogardzie Gdańskim. To tam w barwach miejscowego Włókniarza stawiał swoje pierwsze kroki w juniorskiej piłce. W 1966 roku wyjechał do brata Henryka, który mieszkał w Łodzi. Tam też Kazimierz zaczął trenować z miejscowym ŁKS-em. 8 października 1966 roku zadebiutował w polskiej pierwszej lidze. Co ciekawe, zaraz po tym Dejna został powołany do wojska w formie transferu do Legii Warszawa. Dlaczego tak się stało? Jest to długa historia, która nadaje się na oddzielny odcinek. Jeżeli chcesz o tym posłuchać, zostaw łapkę w górę pod filmem. Kolejne lata to pasmo sukcesów w barwach Legii Warszawa i reprezentacji Polski. O medalach Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich już wspominałem. W 1974 roku zajął trzecie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki. W klubie sięgał po Mistrzostwa Polski i Puchar Polski. W Europie dotarł z Legią do półfinału Pucharu Europy, czyli dzisiejszym odpowiedniku Ligi Mistrzów. Lista zasług i osiągnięć jest niesamowicie długa. Karierę reprezentacyjną Dejna zakończył na Mistrzostwach Świata w 1978 roku. Polska na ten turniej jechała w roli faworyta do złota. Niestety biało-czerwoni ostatecznie zakończyli ten turniej na miejscach od 8 do 5, a sam Kazimierz Dejna nigdy więcej nie zagrał już dla reprezentacji Polski. Dejna po zakończeniu kariery chciał wrócić do Polski i założyć szkółkę piłkarską. Niestety wybitny reprezentant Polski zginął w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1989 roku w wypadku samochodowym. Dodge Colt prowadzony przez Dejnę z całą siłą uderzył w tył prawidłowo zaparkowanej na awaryjnym pasie ciężarówki Ford F600. Według analizy ekspertów Polak nie dość, że znacznie przekroczył dozwoloną prędkość, to ponadto prowadził pod wpływem alkoholu. Na miejscu zdarzenia nie zauważono śladów hamowania. Ciało byłego piłkarza było tak zmasakrowane, że zidentyfikowany został na podstawie prawa jazdy, które trzymał w kieszeni spodni. Dejna był wielkim piłkarzem, który bardzo tragicznie zakończył swoje ziemskie życie. Kto wie, jakby potoczyła się jego kariera, gdyby po Mistrzostwach Świata 1974 mógł wyjechać do zachodnich klubów. Wtedy interesowały się nim takie kluby jak Real Madryt czy Bayern Monachium. Niestety, możemy tylko gdybać. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.